Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na Literackim Sopocie, na pierwszym spotkaniu z autorką, która przyjechała z Niemiec, a to jest 12. edycja Festiwalu Literacki Sopot, która jest poświęcona literaturze i kulturze niemieckiej. Nazywam się Natalia Prüfer, prowadzę bloga o literaturze niemieckojęzycznej oraz dyskusyjny klub książkowy online o tejże literaturze, czyli o literaturze niemieckojęzycznej pod tytułem Buch, czyli książka. I mam zaszczyt wielki być teraz w Sopocie i prowadzić spotkanie dla Państwa, a moją gościnią dzisiaj jest Jovanna Reisinga, która napisała książkę Czempionki w tłumaczeniu Zofii Sucharskiej. Książkę wydało wydawnictwo Mar Press. Dopiero niedawno była premiera tej książki, więc też spodziewamy się, że może nie wszyscy z Państwa już książkę przeczytali, ale to spotkanie może być również zachętą do tego, żeby to uczynić, żeby książkę zakupić, przeczytać. Tłumaczenie z języka niemieckiego, ponieważ mamy tutaj tłumaczenie symultaniczne, będzie wykonywała pani Agata Radke, Marek Szalsza. Przy naszym festiwalu również szczycimy się tym, że tłumaczenia są wykonywane z języka polskiego na polski język migowy. Dzisiaj również tak jest. Elżbieta Żurawska i Paweł Żurawski będą to robić. Zapis spotkania w wersji audio będzie dostępny na profilu Gojki 3 na Spotify. Zapis wideo na profilu Gojki 3 na YouTubie. Nie dostałam dokładnej informacji kiedy, ale na pewno już bardzo niedługo, więc będzie można sobie odtworzyć to spotkanie, posłuchać, obejrzeć. I ja już też zaproszę, po zakończeniu spotkania będzie można otrzymać autograf od autorki. I to podpisywanie autografów odbędzie się w kawiarni Deseo, piętro niżej. Ale najpierw jeszcze trzeba się udać do namiotu, gdzie są targi książki, zakupić książkę, egzemplarz, po to, żeby otrzymać autograf Jovanny. Publikacje w mediach społecznościowych, jest wielka kampania dotycząca festiwalu, hashtag Literacki Sopot 2023. I wydaje mi się, że już wszystkie formalności wypełniłam, jeśli chodzi o rozpoczęcie tego spotkania i możemy teraz przejść do rozmowy z Jovanną. Cieszę się że jesteś. Wiem, że przyjechałaś wczoraj z Berlina. I chwilkę przedstawię cię, ponieważ może polskim czytelnikom, nie wszystkim polskim czytelnikom jesteś znana. Jovanna urodziła się w 1989 roku w Monachium, wychowywała się w Austrii. Studiowała communication design, reżyserię filmów dokumentalnych, scenariopisarstwo w Monachium. A jej debiut książkowy przypadł na rok 2017 książką Stillhalten, ale to nie ta książka została przetłumaczona na język polski. Książka Stillhalten dostała nawet nagrodę Bayern 2 Wortspiele Preis, to jest taka nagroda książkowa przyznawana w Bawarii. A książkę, którą dzisiaj tutaj Państwu prezentujemy, napisała w 2021 roku pod tytułem Spitzenreiterinnen. W polskim tłumaczeniu Zofii Sucharskiej są to Czempionki. I ta książka była nominowana do bawarskiej nagrody Buchpreis 2021. Jovanna jest stypendystką różnych programów. Jej krótkie filmy są pokazywane na międzynarodowych festiwalach. Prowadzi kolumnę na przykład w czasopiśmie Vogue w niemieckiej wersji, w niemieckim wydaniu czasopisma Vogue, ale również kolumny i pisze felietony do prasy niemieckiej. I teraz tak, mieszka w Monachium czy w Berlinie? Bo bardzo mnie to zainteresowało. Spotkałyśmy się raz już w Berlinie. Wiem, że wczoraj przyjechałaś z Berlina. Gdzie ty mieszkasz? Ja niemand weiß genau, wo ich wohne. Nikt nie wie dokładnie, gdzie mieszkam. Trochę w Monachium, trochę w Berlinie. Ciekawa odpowiedź. To będzie miało jeszcze znaczenie, to twoje pochodzenie i Bawaria, ponieważ zaraz przejdziemy do treści książki, o której chciałam trochę Państwu opowiedzieć, ale też, żeby nie streszczać całej treści książki. Czempionki to są historie 8 kobiet. Kobiety wszystkie noszą ciekawe imiona. Są to imiona, które my znamy może z prasy kolorowej, z prasy kobiecej. Mamy Galę, mamy Grację, mamy Klaudię i tak dalej. I wszystkie te bohaterki przeżywają pewien ważny w swoim
w swoim życiu moment. Są to bardzo różne etapy życia. Od rzucenia pracy, po zaręczyny, albo życie w bardzo toksycznym związku pełnym przemocy, molestowania i tak dalej. I wszystkie te historie niekoniecznie się zazębiają. One niekoniecznie nawet mają swój jakiś finał, dobry bądź zły. To jest też bardzo... Zakończenie jest bardzo otwarte, o tym też będziemy pewnie rozmawiać. Ale właśnie powieść toczy się w Bawarii. Dlatego chciałam się zapytać, czy Jovanna mieszka w Monachium, czy w Berlinie. I ta Bawaria tutaj też może mieć dosyć duże znaczenie, ponieważ w Niemczech mówi się, że Bawaria ma taki dosyć, jakby to powiedzieć, negatywny obraz. Jest to land bardzo bogaty, pełen bogatych ludzi. Niemcy trochę patrzą z zazdrością na tych, co przyjeżdżają na przykład z Monachium. Cieszę się, że Jovanna kiwa głową, to znaczy, że się wszystko zgadza. I chciałam się zapytać, jakie znaczenie ma to, że postaci twojej książki znajdują się właśnie w Bawarii, a nie na przykład w Berlinie? To było bardzo ważne w tej powieści, bo to też jest takie rozprawienie się z pewną klasą społeczną, czy ideą dobrego życia. Dlatego książka mieści się w Bawarii, bo to też jest takie pojęcie ojczyzny. Ja wzrastałam w Bawarii, w Monachium, w Austrii. I ja musiałam napisać taką powieść, która będzie antyojczyźnianą. No i pogoda jest nawet tam zawsze piękna. Raz jest zapowiadana burza, która się nie pojawia. I to było ważne, żeby jak gdyby sprzeciwić się i rozprawić się z tą ideą idylii, bogactwa, pięknego krajobrazu, pięknych, bogatych domów. Dlatego musiała ta książka rozgrywać się w Bawarii. Akcja toczy się w Monachium i w innych miejscach. Bo właśnie z tym stereotypem życia w Bawarii, który może dla polskiego czytelnika nie być taki oczywisty, tak? Ale w Niemczech ma to na pewno o wiele większe i ważniejsze znaczenie. Ale wydawałoby się, że wszystkie te bohaterki, o których piszesz, mają bardzo takie dobre życie. Nie muszą się martwić brakiem pieniędzy, są sytuowane, ale jednak... Sytuacje życiowe, w których się znajdują, są niezwykle trudne. I chciałam się zapytać, która z tych historii tobie osobiście, dla ciebie osobiście była najtrudniejsza do napisania, którą może przeżywałaś sama również emocjonalnie i dlaczego? One nie są bogate wszystkie. Część z nich pochodzi z klasy robotniczej i próbują się wzbogacić. Jedna z nich pracuje w galerii. No, ja wiem, że ich imiona są inne w polskim wydaniu, ale nie wszystkie są bogate. Przy pomocy różnych, czasem też prekaryjnych prac próbują piąć się do góry w tej drabinie społecznej, a historia, która najbardziej dla mnie była emocjonalna, była historią Tiny, która nie potrafi wyzwolić się z relacji z przemocowym mężem. I pisząc, to też była ta najgorsza historia, najtrudniejsza. Ta przemoc i ten stosunek tej kobiety do swojego oprawcy. Zakończenia dla mnie. Ona jest smutna do samego końca, ale czytelnik czy czytelniczka muszą sobie sami dopowiedzieć tak naprawdę, co tam się będzie działo dalej. Czy będzie happy end, czy nie. Prawda? Dokładnie. Wszystkie, prawie wszystkie historie kończą się pewnym wariantem happy endu, ale ta nie. No, skomplikowane było pisanie o tych napaściach fizycznych.
I trudno też wyobrazić sobie takie proste rozwiązanie zakończenia tej relacji, ale może być też inny koniec, nie optymistyczny. I ja nie chciałam zdradzić tutaj, jak to się skończy. Chciałam dać czytelnikowi obie możliwości i nie chciałam decydować za czytelnika, czy ona wyjdzie z tego związku, czy zostanie z nim. Czyli nie ma takiego happy endu, ale jest furtka, więc można przypuszczać, że to raczej będzie happy end. Ta książka jest, można powiedzieć to wprost, książką o patriarchacie. Czy to jest taka twoja walka z patriarchatem? Ale też muszę tutaj państwa może uspokoić, że jest to książka pozbawiona jakiegokolwiek moralizatorstwa i oceniania. Tak? Kobiety są kowalami swojego losu, same podejmują decyzje. Jak z twojej perspektywy, młodej kobiety żyjącej w Niemczech, jest ten temat postrzegany w Niemczech, temat patriarchatu? Co się robi, żeby z nim walczyć? Czego się nie robi? Co się powinno jeszcze wydarzyć? Są różne nurty. Walka feministek to nie jest jedna walka, tylko wiele różnych właśnie nurtów. I odpowiednio do tego w Niemczech jest to też temat, który można powiedzieć, który jest w trendzie. Dużo książek, dużo seriali, dużo filmów powstaje na ten temat, więc jest to temat widoczny. Jednocześnie wiele ustaw i praw wciąż jeszcze jest niesprawiedliwych. Co prawda równouprawnienie jest postulowane i jakoś rozumiane, ale w praktyce te rzeczy nie funkcjonują. Dużo jeszcze jest na przykład, jeżeli chodzi o pensje, o emerytury, które z tego wynikają, że są tu nierówności. Więc są to ważne tematy, które owszem są postrzegane silnie w społeczeństwie, ale wciąż jeszcze wymagają ulepszenia. Więc chciałam taką książkę napisać nie jako moralizatorstwo i kiwanie palcem, tak trzeba zrobić, tylko raczej ukazanie kompleksowości, złożoności tego. Sprawy te nie są proste. Dlatego te kobiety są też tak różne. Mam wrażenie, że w ogóle w Niemczech nawet więcej się mówi o tym niż robi. Czy przyznasz mi rację? Nie mam pojęcia. Dobra teza, którą można wygłosić, prawdopodobnie dotyczy to różnych dziedzin, bo nie wszystko dzieje się równocześnie. Zależy, jaką grupę weźmie się jako przykładową, z czym ją porównamy, w jakiej dziedzinie, czy mówimy o możliwościach reprodukcyjnych, czy o sprawach finansowych i możliwościach. Wszystkie jednocześnie coś się dzieje, ale trudno ryczałtową ocenę tutaj dać. Czasami jestem bardzo sfrustrowany, czasami mam uczucie, że coś się zmienia na korzyść, więc waga się jak gdyby tutaj porusza w różne strony. Na to pytanie nie czuję się zbyt kompetentna. Poza tym też już od kilkunastu lat mieszkam w Niemczech, ale wydaje mi się, że jest tutaj jeszcze dużo do nadrobienia i tego typu przedsięwzięcie, jak właśnie festiwal poświęcony kulturze i językowi niemieckiemu, ale także spotkania takie jak to z tobą i wydanie takich książek jak twoja w Polsce, może prowadzić do dialogu i do rozmowy w ogóle na ten temat, jak to jest niedaleko stąd, prawda? To jest bardzo ważne i wydaje mi się, że Polacy również obserwują to, co się dzieje w Niemczech. Szczególnie też jeśli chodzi o te tematy właśnie. Ale Czempionki to także, to książka nie tylko o samym patriarchacie, to nie książka tylko o feminizmie. Za chwilę jeszcze też słowo feminizm tutaj padnie. Ale to jest też książka o tym, co robią z nami media społecznościowe, co robi prasa kolorowa, prasa kobieca, o tym, jak działa cały biznes farmakologiczny, studia piękności, o tym, że same kobiety w dużej mierze ulegają i wciąż chcą osiągnąć ideał. I ten ideał jest wymagany przez społeczeństwo, przez zawód, który wykonują, przez to, co mówią inne kobiety, matki, babki, ciotki i tak dalej, i tak dalej.
same chcemy pracować, potem mamy wyrzuty sumienia, że pracujemy, a nie zajmujemy się dziećmi na przykład i tak dalej, i tak dalej. Czy my same, kobiety, same sobie to robimy? Czy my sobie same wyrządzamy takie piekło, czy ktoś inny za nas decyduje? Patriarchalne struktury, wszelkie formy, chodzi zawsze o socjalizację i internalizację. Mizoginia, która została zinternalizowana, to jest właśnie to, kiedy inne kobiety przejmują właśnie tego rodzaju poglądy, że ktoś jest złą matką, prawda, bo chodzi do pracy, nie zajmuje się dziećmi, albo dostaje emeryturę, chociaż nie pracowała. Nigdy nie można zrobić wszystkiego w sposób zadowalający, tak? Można to robić, różne rzeczy robić źle na różne sposoby, więc można sobie wyszukać, jak człowiek będzie swoje życie kształtować. Równocześnie jest tak, że wiele rzeczy, przypisywanie ról, przymus, można zinternalizować. Piękność, uroda, to jest taki temat. Kto jest ideałem, kto jest prawie, kto ma korzyści dzięki temu, czy jest lepiej traktowany, czy nie należy tego odrzucać, ale można jednak jakoś troszeczkę w tym kierunku pójść. Są tu sprzeczności. Mówisz, że chodzi w jedzeniu też o picie, i że chodzi w książce dużo o picie i jedzenie. Jest to też jeden z takich tematów. Ostrygi i tego typu różne przysmaki, więc nie jest to też takie... I krewetki, to nie jest takie typowe jedzenie. Lubisz ostrygi i krewetki? Kocham ostrygi, rzeczywiście. Jest sławna scena, bardzo znana scena, gdzie chodzi o ostrygi. I od tego czasu jestem często zapraszana na ostrygi. To mnie cieszy. A jaki jest twój osobisty stosunek do mediów społecznościowych? Bo jak czytamy tę książkę, to wyczuwamy też olbrzymi sarkazm i ironię dotyczącą Instagrama, postowania, lajków, followersów i tak dalej, i tak dalej. Ale wiem, bo znamy się również na Instagramie, że sama bardzo aktywnie udzielasz się w mediach społecznościowych. Kocham Instagrama, to jest mój ulubiony, ale tu chodzi o jedną postać z książki. Ona ma pewne wyobrażenie o życiu kobiety. Olivia po polsku myśli, że są etapy, na przykład małżeństwo, potem własny dom. I ona definiuje się w taki sposób, żeby właśnie te etapy przechodzić. I w momencie, kiedy ma zaręczyny, robi zdjęcie, obrączki, idzie zaraz do Instagrama. A jej najlepsza przyjaciółka, Gracja, dostaje duży spadek i zaczyna się też pewna konkurencja między nimi, ale oprócz tego też w internecie zdaje się ona coraz lepsza, im jest bogatsza. Ja korzystam z tego typu elementów i w Instagramie to mi sprawia dużo radości, bo jest w tym coś wyzwalającego. Na przykład jako taka cizia, no to wtedy nie ma, powiedzmy, inteligencji i nie przypisuje się jej, jak powiedzmy poważnej pisarce, więc można też w dowcipny sposób z własnym wizerunkiem się bawić. Miałem kiedyś taką sytuację, gdzie ktoś powiedział, z takimi paznokciami, jakie mam, nie można mnie brać poważnie i nie mogę tworzyć poważnej literatury przyzwoitej. A ja akurat powiedziałem, no siedzę na podium i odpowiadam na pytania, więc chyba to nie całkiem tak jest. Więc można też się trochę bawić. Od Instagrama powiedziałabyś tak? Zdecydowanie. W Niemczech można kupić już twoją kolejną książkę, to jest zbiór esejów pod tytułem Enjoy Schatz. W przyszłym roku ma się ukazać również zbiór opowiadań. Czy możesz opowiedzieć o tych tekstach? Co to są w ogóle za teksty? Über Enjoy Schatz oder die tak, o Enjoy Schatz? Na przykład Enjoy Schatz, tak. Enjoy Schatz, twierdziliśmy, że to są eseje, ale w międzyczasie stwierdziliśmy, że to jest jednak eseistyczna powieść. Jest główna protagonistka,
która rozwija się na różne sposoby. Chodzi mocno o autentyczność. Są silne elementy eseistyczne, więc jak gdyby pewna opowieść własna plus wartość dodana. Chodzi o seks, miłość, pożądanie, krytykę literacką, kapitalizm, strukturę rynkową, różne tematy. Pierwotnie w mojej pierwszej powieści chodzi o protagonistkę bez imienia, która z miasta austriackiego na wieś się wyprowadza i zaprzyjaźnia się z takim myśliwym zapalonym, który zabija wszystkie zwierzęta. No i zaraz stwierdzono, to jest autobiograficzne, bo ty wyrosłaś w Austrii. A ja mówię, no jakże to, jakbym ja była tą protagonistką, to byłabym pewnie martwa albo w klinice. Teraz zrobiłam 9 w powieści Czempionki, 9 postaci kobiecych, które mają różne postacie i różne losy. Najczęstsze pytanie, którą z tych postaci jesteś ty? Myślałam sobie, no jestem wszystkimi lub żadną. Wreszcie stwierdziłam, dobrze, napiszę coś innego i stwierdziłam, że w sumie jest seksistyczna krytyka literacka, polegająca na tym, że autorki są mylone z postaciami własnymi. Istnieje wrażenie, że kobiety nie są w stanie pisać o niczym innym niż one same. Mężczyźni potrafią wymyślać charaktery i intrygi, ale my jesteśmy skazane do pisania o sobie samych. Stwierdziłam, aha, no to napiszę książkę o pisarce, która ma około 30 lat i jakiś los jej przeznaczę i przejdę z nią cały rok. Więc jest podział na 4 pory roku. Wiosna, lato, jesień i pomyślałam, będę tutaj bawiła się tymi pojęciami autentyczności. Jak daleko można ten absurd doprowadzić? Przyjemnie się czyta to, ponieważ chociaż na pierwszych 20 stronach już opisałam, że taka krytyka seksistyczna istnieje i ta recepcja, wciąż jestem mylona ze swoją postacią, to mnie bawi. Sprawia to frajda, ale powiedzmy... Ja, das macht Spaß, aber wie wird das Buch empfunden, wahrgenommen, gesehen? W jaki powtórzę może pytanie, w jaki sposób jest odbierana książka Enjoy Schatz? Jaka jest recepcja książki? Jakie są opinie o niej? Z jaką krytyką się teraz musisz na przykład mierzyć? Ja, die Rezeption ist toll. Also recepcja jest bardzo dobra. Krytyka literacka, no mówiła, no eseje, trudny kierunek w Niemczech. Jeśli pisze się za dużo o sobie, to wówczas pojawia się pytanie, czy to jeszcze może być literatura? Tak, ale tak się to trochę po macoszemu traktuje. Ale ta książka się dobrze sprzedaje, jest czytana. I dostaję spory feedback od kobiet, które kończą 20, wchodzą w 30 i również od mężczyzn 30-letnich. I może to też taka książka, która ich uczy, jak będę mniej seksistowski. Oprócz Enjoy Shots piszesz jeszcze na przykład felietony czy kolumny do różnych czasopism ważnych niemieckich. Jakie tematy poruszasz w tych tekstach i o czym pisze ci się bardzo chętnie, ale czy jest jakiś jeden temat tabu, którego byś nie poruszyła? A ja, okay. Piszę dla Vogue'a, taką kolumnę menstruacyjną mam tam od 3 lat bardzo nieregularnie i napisałam książkę, taki długi esej o menstruacji, reklamach dla FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Od początku tego roku piszę... opisuje życie singielki w Niemczech i sprawia mi to jedno i drugie radość, jest to wesołe, móc pisać dla konserwatywnej gazety jak Frankfurter Allgemeine i następny mój tekst ukaże się we wrześniu i będzie tyczył tego, czy jest różnica między byciem samą a samotną.
I czy to może jest tak, że kobieta nie chciałaby, żeby takie pytania pojawiały się ze strony mężczyzn? A temat tabu? Myślę, chyba nie ma takich tematów, chociaż trudne było opisywanie mojej klasy społecznej, z której pochodzę, i zajmowanie się nią, czyli z opisywaniem tego, jak to jest pochodzić z bardzo biednej rodziny. To no, potrzebowałam czasu, żeby się z tym zmierzyć. A takie tematy jak właśnie menstruacja, to jest też temat, który się pojawia w Czempionkach. Dlaczego według ciebie powinniśmy o tym pisać, albo dlaczego, to pytanie w ogóle można właśnie zadać na dwa sposoby, albo dlaczego o czymś takim się nie powinno pisać? Interesujące jest, że brak takich tematów. Brak seksu, brak menstruacji w serialach, książkach, filmach. Czyli jest to stygmatyzowane, nie mówi się o tym, jest to tabu. Dlaczego? Połowa ludzkości ma menstruację. I z tego się robi takie tajemnice, że te osoby, które akurat mają menstruację, nie chcą o tym mówić publicznie, zostawiają to dla siebie. I ta scena w tych Czempionkach jest moim zdaniem bardzo wesoła. I bardzo tak otwarcie mówię o menstruacji. Die menstruieren sind Frauen, also man auch ganz i też dzisiaj w przypadku binarności, transowości też jest to inaczej. Nie wszystkie kobiety menstruują i trzeba właściwie walczyć z tą stygmatyzacją. I to na przykład jest w przypadku endometriozy też tak, że ona była bardzo długo nierozpoznana i ja mogę sobie przypomnieć, jako nastolatka, kiedy miałam zły humor albo byłam wściekła, to była zawsze uwagi, o no pewno masz okres. I nie było innych powodów, tylko zawsze to wytłumaczenie. I jeśli kobieta nie odpowiada tym swoim rolom, że musi być zawsze miła i dobra, to jak jest zła, to na pewno ma menstruację. I to też sprawiało mi przyjemność pisania o tym. Kolejny problem, kto może sobie pozwolić na podpaski i tampony, i jak można wspierać kobiety, które żyją na ulicy w tym zakresie i tak dalej, i tak dalej. Czy takie właśnie tematy jak patriarchat, jak ukazywanie różnych zagadnień kobiecego tabu, pisanie o kobiecym ciele, o menstruacji, czy to sprawia, że książka na przykład Czempionki jest według ciebie literaturą literaturą feministyczną i czy ty się uważasz za feministkę i co to znaczy być feministką we współczesnych Niemczech? Z jednej strony to są takie stereotypy, z którymi zajmuje się pisarka. Zgodnie z tym pomysłem, że możemy pisać tylko o sobie, to piszę o moim wyglądzie, o mojej menstruacji, o moich adoratorach. Potem piszę o tym, kiedy, czy chcę mieć dziecko, czy nie. Potem o menopauzie, czyli ta konsekwencja byłaby logiczna, a równocześnie chcę to też trochę to rozgrywać i się tym bawić. I to był mój taki pomysł na rozprawienie się z tym. Feministyczne jest bardziej to, że to pokazuje. Oczywiście nie mogę tutaj powiedzieć konkretnie, jak walczyć z patriarchatem, ale mogę go pokazywać. Jak można tę sól do tej rany sypać. Mogę pokazać, to jest problem powstały przez strukturę, która istnieje i go wspiera. Także mogę opisywać tylko te warunki. A feminizmus, i to jest taki, za którym ja jestem, to jest inkluzywny, intersekcyjny, różnorodny,
trudne. To wszystko się tam wiąże. Oczywiście mówię o sobie feministka, ale należy do tej czwartej fali. Taka, jestem taką queer feministką. I czy dlatego w jednym z wywiadów, które znalazłam w sieci na YouTubie z tobą, określiłaś się samą wściekłą, piszącą kobietą, czyli po niemiecku mamy wütende, schreibende Frau. I czy mogłabyś rozwinąć tę myśl? Czy dalej czujesz się taka wściekła? Ich bin so wütend. Tak, jestem taka wściekła. Zawsze. To jest mój motor, ta wściekłość. Wszystkie moje projekty pochodzą z tej złości. Myślę, że to nie jest najlepszy motor. Kiedyś trzeba będzie go, ten motor odłożyć na bok i znaleźć inną motywację, ale w dalszym ciągu, jeszcze ciągle jestem wściekła. Ale ta wściekłość właśnie motywuje cię do działania i jest w pewnym sensie inspiracją, prawda? Ja, das ist tatsächlich auch der Motor, tak, der alles so am Laufen tak, tak, to jest to, ta, ten napęd, który mnie trzyma w działaniu. To jest... Oder meine Rettung war immer Kunst. Tak. Moim ratunkiem zawsze była sztuka. Wszystko jedno, co się działo, wiedziałam, pod koniec dnia jest to materialne. Mogę to wykorzystać. Wszystko jedno, czy to dobre, czy złe. Ja zawsze to mogę potraktować jako materiał i przekuć w sztukę. Jak zbierałam materiał do czempionek, 2 lata trwało to, pomysły, przeżycia, sytuacje, niektóre dialogi z książki są rzeczywiste. Musiałam je tylko zapisać. To było straszne, jak szybko zebrałam mu duże archiwum. Jako pisarka, jako artystka jestem zawsze w tej dobrej sytuacji, że mogę to skapitalizować, mogę to opisać, mogę to zamienić w produkt, mogę to wydać, przekazać, mogę napisać, pokazać, co jest problematyczne. To samo dotyczy moich esejów, moich felietonów. Poznaję faceta, jeśli on jest super, to jest super. Jeśli jest straszny, to mogę to opisać i zawsze dostanę za to honorarium. Ale właśnie skoncentrowałyśmy się na literaturze. Aber wir haben uns auf der Literatur konzentriert. Vielleicht kommen wir zu anderen Kunstformen. Du machst auch visuell. Projekte, du machst Filme, ist das Thema des anderen Zweigs deiner... Ich weiß nicht... Nie wiem, czy mam powtórzyć jeszcze... Tak, powtórzę pytanie. Rozmawialiśmy do tej pory o literaturze, a porozmawiajmy teraz w takim razie o może innych formach sztuki, bo jesteś artystką wizualną, tworzysz też filmy. Czy temat właśnie taki kobiecy, feminizmu i tej złości, czy tą złość, którą masz w sobie, też przeobrażasz na inne produkty, jak to ładnie określiłaś, na inną sztukę? I jeżeli tak, to czym się zajmujesz jeszcze? O czym są twoje filmy na przykład? Ja, im Grunde auch. Mhm. Also es geht w zasadzie jest to podobne. Chodzi o ciało kobiece, czy czytane w sposób kobiecy. Chodzi też o jedzenie. Ja uwielbiam jedzenie. To jest jeden z moich tematów. Piszę teraz taki większy esej o jedzeniu. I chodzi o taką, o takie przerysowanie, stylizację nadmierną, kostiumy i tak dalej. A te tematy, jeśli chodzi o ich strukturę, są podobne. To są tematy nacechowane feminizmem i feministyczne aspekty. Und dabei ging es um Geräte, die man verwenden kann im Hausgebrauch. Na przykład zrobiłam dokumentalny film o sprzętach, które można używać w domu, które przyrzekają dla domu to samo, co na przykład operacja chirurgiczna dla osoby. Jakieś stonusz z wibratorem. Również w moich filmach dokumentalnych zajmuję się nadstylizacją i jak ktoś chce powiedzieć tematy kobiece, ja bym raczej powiedziała tematy feministyczne, bo jest to taki inkluzywny feminizm. A ja
jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda ze sztuką? Co było pierwsze? Literatura, sztuki wizualne, może w ogóle coś innego? Rzeczywiście było tak, że myślałam, że chciałabym zajmować się grafiką książek i jako designerka nie chciałam zajmować się książkami Hermana Hessego, tylko napisałam własny tekst i wtedy stwierdziłam, w ogóle nie mam ochoty siedzieć przy komputerze i zajmować się grafiką, tylko chciałabym książki pisać. Taka była ewolucja. Chciałam studiować literaturę w jakiejś formie. Trochę się obawiałam podejść do instytutów literackich, bo nie chciałam się uczyć języka, który by nie był dla mnie ciekawy. Wolałam czegoś bardziej pragmatycznego, a więc studiowałam scenariopisarstwo. Tam to tak wygląda konkretnie. A podchodzi do drzwi, B robi coś tam, C coś mówi, pragmatyczny język. I na końcu pierwszego semestru musieliśmy nakręcić film. Chciałam tutaj się troszeczkę wykręcić, nie dało się, więc zrobiłam film o roli kobiet w sztuce. I stwierdziłam, uwielbiam reżyserię, przekonałam się. Ma to coś wspólnego z moją socjalizacją klasową, jako dziecko ubogich robotniczej rodziny. No, musiałem jakąś decyzję podjąć. Nie mogę tylko pisać, bo bym nie przeżyła, tylko muszę każdą pracę przejmować. I tak tutaj powstało to, że jest tyle rzeczy. Teatr, słuchowiska, film, piszę teksty, książki, artykuły. I to jest rzeczywiście szeroki wachlarz, ale to wystarczy. Więcej też już nie chciałabym. Ulubione, nie wiem, źródło inspiracji, albo inaczej, jak się sama przedstawiasz na przykład, mówisz, że jesteś pisarką, artystką, twórczynią filmową. Przedstawiam się zawsze kompletnie. Jestem Jovana Rezigar, robię film, teatr, piszę książki, słuchowiska, cały życiorys przytaczam, bo to też jest elementem praktyki, że kobiety, nie, tak się sugeruje, że nie powinny przesadzać, nie powinny się chwalić, bo to nie jest eleganckie, niech lepiej mówią o jednej rzeczy. To była długa praktyka, musiałam się nauczyć, nie, właśnie ja robię to wszystko i na przekór tej tendencji. Robię to chętnie. Myślę, że przechwalanie się też powinno być elementem praktyki feministycznej. To bardzo dobrze, że się przechwalasz. Też mam takie wrażenie i mam nadzieję dzięki temu, że też dobrze cię przedstawiłam, podkreślając nie tylko to, że piszesz książki, ale robisz też dużo innych bardzo ciekawych, inspirujących rzeczy. I wiem też, że na przykład Czempionki były już bodaj dwukrotnie realizowane jako adaptacja teatralna w niemieckich teatrach. Widziałaś te przedstawienia? Jak ci się podobały? I przede wszystkim, co zostało w tych spektaklach jakoś najbardziej podkreślone albo pokazane? Co najbardziej wybrzmiało z tych realizacji teatralnych? Tak, obie wersje teatralne wyszły w maju, jedna w Monachium, jedna w Kassel, Residenztheater i Staatstheater. I premiery dzielił tylko tydzień, więc byliśmy w sobotę w Kassel, a tydzień później w Monachium. Obie sztuki zostały przez dwie różne reżyserki zrealizowane i miały bardzo różne wersje tekstowe. Wariant w Kassel, mocny nacisk na solidarność między kobietami, tam stawiał i na jakieś takie więzi łączące je trwało to 3 godziny z małą przerwą. Wariant w Monachium natomiast skupił się mocno na tym patriarchacie i na tym, co wszystko się dzieje w życiu kobiety w społeczeństwie patriarchalnym, więc bardziej ten komponent, te ponure były podkreślone. Z dużą uwagą poświęcono tam różnym scenom, na przykład ślub na końcu. Małe niuanse też powstały, jak na przykład scena menstruacyjna.
gdzie uznano, no, tematy są ważne w książce, to oba przedstawienia je podjęły. Lubiłam obie te sztuki, oba te przedstawienia, ale też podobał mi się kontrast. W jednym było pogodnie, człowiek się cieszył, a w drugim stwierdzało się, muszę iść do baru i się czegoś napić. Jedno i drugie mi się bardzo podobało. Cieszyło mnie to. Można je, jakby ktoś był w Monachium albo w Kassel, to we wrześniu one jeszcze będą też się ukazywały. Enjoy Shots też pójdzie do teatru. Jestem ciekawa, jak to przełożą. W jakim teatrze? Dobrze, w takim razie poczekamy. Tego nie wolno mi zdradzić. O ciekawym wątku, którego jeszcze nie poruszyłyśmy, czyli solidarność między kobietami. I też się chciałam o to zapytać, ponieważ w Czempionkach ten obraz jest dla mnie osobiście bardzo trudny do zinterpretowania, bo z jednej strony mamy przyjaciółki, mamy swoje mamy, babcie, ciocie, szefowe, albo same jesteśmy tymi szefowymi, mamy swoich podwładnych i podwładne, ale z drugiej strony zawsze potrafimy sobie same tę szpilę wsadzić. Jesteśmy zazdrosne, krytykujemy się, plotkujemy o sobie albo za swoimi plecami. Jak to jest z tą solidarnością u czempionek i w ogóle u kobiet? Tak, solidarność i więź to jedyna możliwość, żeby wyjść z tego. I to tu mówiłam o zinternalizowanej, uwewnętrznionej mizoginii. To jest też struktura dyskryminująca. Jeżeli grupy zmarginalizowane jeszcze będą się wzajemnie zwalczały, to nie będzie nigdy przewrotu. Potrzeba solidarności. W wypadku czempionek chodzi o to, istnieją tam takie rozdziały dodane, które kilkakrotnie jest takich tekstów, który jest sformułowany jak z pisma dla kobiet. Tekst będący artykułem i zawsze chodzi o brak solidarności, względnie o zjawiającej się solidarności, na przykład piękne spotkanie między dwiema starszymi przyjaciółkami, które niezłomnie są dla siebie solidarne. Albo odwrotnie, konkurencja między kobietami. Moja nadzieja była taka, żeby w lekturze tej książki przypominać sobie, jak ważna jest, żeby istniała solidarność i żeby generować ją, żeby ta uwewnętrzniona dyskryminacja też została odrzucona. To właśnie porozmawiajmy chwilę o tych takich podrozdzialikach. One, te teksty pomiędzy historiami ja traktowałam jako takie przerywniki, często bardzo ironiczne, ponieważ tutaj mamy jakąś niesamowicie poważną, smutną historię. Mąż bije żonę, a za chwilę czytamy o pielęgnacji włosów na przykład. Jaką rolę pełnią w tej książce te krótkie fragmenty, które przypominają do złudzenia to, co czytamy i czym karmimy się, czytając prasę kobiecą? Po co były te przerywniki? Z jednej strony rzeczywiście jako przerywniki, żeby troszeczkę zostać wyrwanym z tych struktur akcji, które się toczą. Ja bym ich jako ironiczne nie odebrała. Myślę, że ta książka też nie jest ironiczna. Jest przesadzona, przejaskrawiona momentami, i ponieważ jest tu, ukazuje pewną formę podłości, jest dowcipna i nie zdradza, nie jest zdradliwa wobec postaci. A te dodatki nie są ironią, tylko raczej tematycznym uzupełnieniem. Na przykład kobieta robiąca karierę albo włosy, feminizm jest też tutaj, bywa tematem. Więc to są wstawki, które mają rzeczywiście być przerywnikami, można się na chwilę oprzeć przy takim neutralnym, niemal neutralnym tekście, ale jednocześnie on troszeczkę też coś tam ranę pokazuje. Jeżeli chodzi o na przykład kobietę robiącą karierę, jest ona kategoryzowana, dlaczego jest krytykowana, więc jest tu pewien, jak gdyby, jest to jak gdyby coś, co przygotowuje na następne rozdziały.
Rozumiem, że się nie zgadzasz z tym, co powiedziałam, że może te fragmenty są jakieś ironiczne, ale na pewno, bo już też to podkreślałaś, zgodzisz się z tym, że te historie, które często są bardzo trudnymi historiami życiowymi, podyktowanymi wieloma cierpieniami, płaczem i tak dalej, piszesz często też o tym w taki sposób dowcipny. Czy to też było twoje takie założenie? Chciałaś, żeby ta książka była dowcipna, wesoła, ale mówiąca o takich no, poważnych, często smutnych tematach? Czy po prostu ty taka jesteś i chciałaś, żeby to też wybrzmiało w twoim tekście, że można pisać i się uśmiechać. Tutaj też z nami siedzisz i pięknie się uśmiechasz. Więc jak to było? Also offenkundig bin ich sehr witzig. No, wygląda na to, że jestem bardzo dowcipna. Aber Humor hilft ja auch, ale humor pomaga, aby złagodzić ból. Są różne warianty tego. Można płakać przez łzy, jak nie wiemy i co zrobić. Ale ja nie chcę się wyśmiewać. To jest taka próba pomocy, a która niekoniecznie musi zakończyć się pełnym sukcesem i wyjściem z tej strasznej sytuacji. A można pisać o poważnych tematach, jak przeżycie w patriarchacie, łatwiej robić to ze śmiechem na usta. Można to zobaczyć też przy Barbie, tak? Oglądamy ten film, on tam jest wszystko różowe, ale tam naprawdę możemy się wyśmiewać z patriarchatu i z mężczyzn. W filmie Barbie był to zamierzony efekt. Dla mnie ważne jest, aby wybierać taką określoną formę humoru, taką, w której no, śmiech grzęźnie w gardle i czujemy się przyłapani na to, że, na tym, że się śmiejemy. Czy to jest dobre, czy nie? No, wyśmiewanie nie jest dobre, ale, no, ale humor jest dla mnie środkiem, żeby to wszystko znieść. I nie tylko tak było pewnie w Czempionkach, ale we wszystkim, co piszesz, też korzystasz z humoru? Ja, ich träume auch davon, eine eigene Stand-up-Show zu haben. Tak, ja marzę o tym, żeby mieć swój stand-up. To będzie dopiero wesołe. To byłaby w takim razie kolejna, jakby powiedzieć, forma artystyczna, z której byś też korzystała. Ich bin bereit. Jestem na to gotowa. Także stacje telewizyjne, zgłaszajcie się do mnie. Podkreśliłam już na samym początku, że książka Czempionki jest naprawdę pozbawiona jakiegoś takiego moralizatorstwa. Nie oceniasz, nie krytykujesz swoich bohaterek, ale jakby ktoś tak, nie wiem, postawił cię pod ścianą, jak to się mówi po polsku, i kazał ci powiedzieć, co najbardziej chciałaś powiedzieć czytelnikowi i czytelniczce poprzez tę książkę, to co by to było? I czy to byłaby myśl skierowana raczej do kobiety, czy do mężczyzny? Czy to nie ma znaczenia? Ich würde es tatsächlich geschlechtsübergreifend. Nie, ja bym to potraktowała, czy opisała ponad płciami. To jest opis sytuacji. Wszystkie kobiety mają imiona wzięte z gazet kobiecych, a mężczyźni przedstawiani są literą z kropką od A do J. No, oni nie mają takiej przypisanej tożsamości. Oczywiście zależy to też od tego, że w niemieckim byłoby to zbyt bardzo koncepcyjne, gdyby Barbara była razem, czy Elle była razem z Playboyem, gdyby to poszło z tego samego klucza. I najczęstsze reakcje były takie w publiczności,
zgłasza się mężczyzna i mówi, ja nie mogę się zidentyfikować z figurą w książce, ponieważ ona nie ma imienia, źle to napisałaś. No, uważam, że to dosyć interesujące. Odkąd skończyłam szkołę, nie muszę się identyfikować z protagonistami męskimi. Dlaczego nie udaje się to w drugą stronę? Ta książka służyła opisowi różnych sytuacji i tego, jak żyjemy w naszym społeczeństwie i widzimy, że nie jest to takie strasznie złe i to powtarzają nasze, czy potwierdzają nasze doświadczenia, ale z drugiej strony, i to uważałam też, że to jest interesujące, i kiedy czytelnicy przeczytali Enjoy Schatz, uważali, że to jest poradnik dla mężczyzn, jeśli to jest efekt uboczny, okej, ale uważam, że też znaczy, że są mężczyźni, którzy przeczytali Czempionki i mówili, ojej, ale się dużo nauczyłem. Ale w każdym razie ja to bym potraktowała ponad podziałem na płci. To jest bardzo ciekawe i niedługo przekażę Państwu też mikrofon, żebyście zadawali pytania i też prosiłabym panów z publiczności, żeby zadawali pytania i żeby się nie bali te zadawać. Tym bardziej, że tak jak już podkreśliłam na początku, książka została w języku polskim wydana niedawno, więc się też nie spodziewamy, że wszyscy Państwo ją przeczytali i znają ją na wylot, a pytać można również o różne inne rzeczy i tematy. I teraz się zapytam, Jovanna, teraz dopiero przed chwilą zobaczyłaś pierwszy raz na żywo tę książkę w wydaniu w języku polskim. A okładkę pewnie widziałaś już wcześniej na mediach społecznościowych, okładkę książki swojej. Jest to seria bałtycka, też ci o tym może chwilę opowiem, chociaż może nawet wiesz, w której ukazują się książki autorów i autorek pochodzących z różnych krajów nad Morzem Bałtyckim. I w zeszłym roku ukazała się również inna książka niemieckiej autorki, Denise Ode, W sztucznym świetle, którą również Państwu bardzo serdecznie polecam. W tym roku jest to Twoja książka. Jaka była Twoja pierwsza reakcja na okładkę z krewetką? Ich fand so toll. Uważałam, że to świetne. Nikt mi tego wcześniej nie pokazywał i nagle pojawia się ten obrazek. Ja gdzieś tam sobie siedziałam, chętnie sobie tak siadam. I jak zobaczyłam ten obrazek, to się bardzo ucieszyłam. I zawsze mówiłam, to jest moja książka o krewetkach, ona niedługo będzie wydana, żartując. Ale bardzo mi się podobało i też ładnie kolory dobrane. Niebieski też się pojawia w niemieckim wydaniu, fantastyczne kolory. I teraz faktycznie widziałam tę książkę pierwszy raz i uważam, że pięknie jest wydana. Jestem bardzo poruszona, bo to jest pierwsze pełne tłumaczenie moich książek. Jestem wdzięczna, że coś takiego mi się wydarzyło. Jestem wdzięczna. Tutaj ukłony dla wydawnictwa i dla tłumaczki. Jest z nami też tłumaczka. Wykonaliście świetną robotę. Jest z nami też Zofia Sucharska, która książkę przetłumaczyła, więc również brawa dla niej, proszę. Proszę Państwa, bardzo bym chciała przekazać Wam też mikrofon. Na pewno jest dużo pytań. Tak, już widzę, się nawet zgłaszają pierwsze osoby. Zapraszam tutaj, trzeba podejść do tego mikrofonu. Tak, proszę, ponieważ my będziemy tutaj może słyszeć pytanie, ale chodzi o to, żeby później móc je obejrzeć na przykład w internecie, a w tym celu trzeba skorzystać z mikrofonu. Dziękuję bardzo. I słuchamy. Straszny stres. Chciałam Panią zapytać, niestety nie przeczytałam książki, nie udało mi się jej kupić wcześniej, kupiłam dzisiaj, jestem na 23 stronie, więc nie zapytam o książkę, ale chciałam zapytać o taką rzecz, mianowicie
jak rok temu się dowiedziałam, że to spotkanie będzie dotyczyło literatury niemieckiej, no to troszkę mówię, Boże, no co ja wiem na temat literatury niemieckiej? No może Czarodziejska Góra? Co poza tym? Później przeczytałam, przypomniałam sobie, że czytałam taką autorkę, nie wiem, czy dobrze wypowiem, Julii Zech. Także jest to taka dla mnie trochę, powiedziałabym, jednak nowość, pomimo tego, że tak blisko siebie w końcu mieszkamy. I moje pytanie jest takie, czy pani zna polską jakąś pisarkę, pisarza? To jest jedno pierwsze pytanie, a drugie może takie trochę lżejsze pytanie, bo przeczytałam w gazetce, która wychodzi codziennie, że została pani nie wpuszczona na własne spotkanie autorskie. Jakby pani troszeczkę o tym opowiedziała więcej? Nie znam tej historii. Okay. Toll, wo steht das? Gdzie to jest napisane? Super. Więc tak, pierwsze pytanie. Rzeczywiście wiedziałam, że ta książka będzie przetłumaczona i były różne spotkania z tym związane. Mogłam dłuższy czas się na to przygotowywać. To by pierwsze moje tłumaczenie mojej powieści nastąpi na polski. Jest świetna księgarnia w Berlinie. Buchbund się nazywa. I to jest specyficzna księgarnia, niemiecko-polska księgarnia. Mocne sfokusowanie, ale nie tylko te z tych krajów. I była taka sytuacja, powiedzmy, wywiadu, dzięki której poznałam jeszcze lepiej te księgarnie i od tego czasu często tam bywam. Dużo rozmawiam z ludźmi, którzy tam pracują i wciskają mi w ciągle jakieś książki. I to jest wspaniała dla mnie atrakcja, więc próbowałam się, ponieważ jestem troszeczkę kujonką, troszeczkę zbliżyć się do polskiej literatury. Ale w zeszłym roku przeczytałam trzy książki. Jedna to była taka piękna historia o wodzie. Przykro mi, że teraz wstyd mi, że nie umiem nazwać imion i nazwisk i tytułów. Ale ta księgarnia jest świetna i cały czas mnie zaopatruje również literaturę polską. Więc będę to mogła nadrobić. Natomiast jeśli chodzi o ogólnie kraje sąsiedzkie, to jest ciekawe. Tak się zapytałam, czy znam autorów i autorki z Czech? Kogo czytam? Oczywiście jestem mocno sfokusowana na niemiecką, skupiona na niemieckiej literaturze, bo dużo moich przyjaciółek pisze. Poza tym jest amerykanizacja bardzo silna, więc chcę troszeczkę zmienić tutaj to i przejść właśnie w stronę krajów sąsiadujących. Starałam się odpowiedzieć elegancko, mam nadzieję, że mi się udało. I jeżeli chodzi o to spotkanie autorskie z niewpuszczeniem, to prawie tak było w tej sytuacji. Miałam spotkanie autorskie w takim centrum lewicowym. Pierwsza książka tam wychodziła i miałam długie blond włosy, jak teraz, szminkę, jakieś duże kolczyki, nie wiem. I byłam wysokie obcasy, przyszłam za wcześnie i typ powiedział, ja powiedziałam, przyszłam na spotkanie autorskie, a on powiedział, ale spotkanie jest dopiero za godzinę, a ja mówię, no tak, ale jestem tą autorką, a on mówi, ty jesteś autorką, a ja tak. Ty jesteś autorką książki Stillhalten, a ja mówię, wydawnictwo Verbrecher. Ja mówię tak, on mówi, nie wierzę ci. Ja mówię, no okej, nie wiem co zrobić, napisałem tę książkę, wpuść mnie. Ostatecznie wpuścił mnie i rzeczywiście było to spotkanie. I wtedy zrozumiałam, jak bardzo stereotyp cizi, że cizia nie może tworzyć literatury feministycznej, nawet w kręgach feministycznych, bo to jest lewicowe wydawnictwo, jest silne. No więc czasami taką ciziowatość swoją eksponuje z różowym kolorem. Ta historia pasuje wspaniale do twojej twórczości. Czy stała się też tematem jakiegoś felietonu?
Tak, rzeczywiście. Napisałam artykuł, esej dla wrześniowego Vogue w zeszłym roku i o właśnie możliwościach cizi i podejścia do patriarchatu. Więc często zadaje mi się pytania, jak to może być, że jestem taką cizią, a mimo to nie głupią. Więc to faktycznie jest tematyzowane. Masz piękne różowe paznokcie dzisiaj, no ale nie jesteś ubrana na różowo. Danke. Dzięki. Nie, nie, no, cizie nie muszą zawsze być na różowo, mogą też się ubrać inaczej. Dobrze, może w takim razie jakieś inne pytanie z publiczności, śmiało. Proszę się nie bać. Panowie też się nie powinni bać. I powtarzam, nawet jak państwo nie znają jeszcze książki, to proszę nie mieć obaw. Widzę kilka takich prawie uniesionych dłoni. O, już pani wstaje, żeby zadać Jowanie kolejne pytanie. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że bardzo, bardzo podoba mi się to spotkanie i bardzo pani gratuluję tego występu i książki. I dla mnie również Krewetka jest bardzo ważną postacią. Ale mam takie pytanie, bo właśnie pani pisze dla Vogue'a. I z punktu widzenia Vogue'a moim zdaniem, no jakby pani pisze trochę jakby przekornie, przeciwko. Więc jak to, czy to nie ma konfliktu interesów w tym, na przykład z tą książką? Dziękuję. W rzeczywistości nie. To jest tak, że niemieckie wydanie Vogue ma mocno taki kierunek feministyczny, postępowy poprzez zmianę redakcji naczelnej. Więc kiedy zaczynałam, była to jeszcze Christiane Arp, szef redaktor naczelną, później różne tam historie się działy, teraz Kerstin Weng przejęła i od tego czasu, od mniej więcej od ponad roku, świetne eseje są, a online to jest jeszcze inna redakcja, więc tym bardziej. Wydanie drukowane, wydanie online często jest przejmowane z wydruku na online, ale czasami są też całkiem nowe teksty, inne. I no, można powiedzieć, że się uzupełniają. I jedna z moich przyjaciółek, Aleksandra Bondi Anthony, która mnie ściągnęła do Vogue'a, miała taką sytuację przepalenia, wypalenia, musiała odejść z redakcji na rok. I w nowym wydaniu mogła napisać o tym, jak warunki pracy w Vogue doprowadziły ją do tego stanu wypalenia. Więc nie, Vogue jest postępowy i jest to, owszem, bardzo kapitalistyczny produkt, pełen ogłoszeń, ciuchów, których ja bym sobie nigdy nie byłoby mnie stać na nie, bo aż tyle pieniędzy nie mam. Trochę zarabiam, ale nie aż tyle. I te sprzeczności wciąż istnieją. Mainstream, feminizm, tak, czy film Barbie może być feministyczny, czy to jest kapitalistyczny konstrukt marktowy? To samo można powiedzieć o Vogue. Pisze o menstruacji, ale jednocześnie są różne wciąż tam Vogue bardzo niezdrowe obrazy ciała. Ale redakcja mnie w każdym razie nie ogranicza, przeciwnie, wspiera w tym, co piszę. I chętnie pracuję dla Vogue, muszę powiedzieć. Uwielbiam pracę dla nich. To jest bardzo przyjemne. To było bardzo ciekawe pytanie i teraz sobie też tak myślę, no, że to chyba my same, czytelniczki, bo nie wiem, ilu panów czyta na przykład prasę kolorową, prasę kobiecą, powinnyśmy znaleźć w sobie taki balans, prawda, że o, to oglądamy, bo jest ładne, bo mi się podoba, bo może bym chciała to mieć, ale to nie znaczy, że to kupię i to nie znaczy, że to jest jakiś wyznacznik ideału, którego będę się trzymała. Prawda? Że trzeba zachować jakiś taki po prostu zdrowy rozsądek w tym, co się czyta w prasie kolorowej, a w codzienności. Trochę tak jak z mediami społecznościowymi. Co o tym sądzisz? I
Tak, ale jest bardzo trudno w takim społeczeństwie tak skapitalizowanym. Neoliberalne przyrzeczenia mówią, kup to, kup taki smoothie, będziesz mieć sukces, ubierz się tak, rób takie ćwiczenia, będziesz sexy i wszyscy będą cię pożądać. Problem jest taki, jeżeli ktoś w to wpadnie, uwierzy w to, co to znaczy nie uwierzyć w to, bo jednocześnie wszystko jest tak jak gdyby własną indywidualną decyzją. Operacje na przykład chirurgiczne, piękność, często się mówi kobietom, to jest twoja własna decyzja, ale na przykład jeżeli zrobi coś z piersiami operacyjnego, to znaczy, że chce się podobać mężczyznom, w związku z czym nie jest to samodzielna decyzja. Ja mogę konsumować pisma dla kobiet, napisać książkę o tym, ale wiem, że intensywne zajmowanie się tymi pismami również we mnie wywołało rzeczy, które były nieprzyjemne. Na przykład myślałem sobie, oj, muszę schudnąć i tak dalej. No to było momentami zwariowane, kiedy czytałam te wszystkie magazyny, żeby napisać swoją książkę. Tak, więc trzeba jakiejś równowagi i trzeba też mieć na przykład feministycznych, jako kontry feministycznych pism albo mądrych portali społecznościowych. A są w Niemczech takie typowo feministyczne czasopisma? Bo teraz sama sobie próbuję odpowiedzieć na to pytanie. Są? Tak, Missy Magazin, Fräulein Magazin, bardziej międzynarodowo nastawione. Austriackie pisma też istnieją, więc są specyficzne feministyczne, które się traktują jako takie. Missy Magazin to jest najlepszy chyba przykład. Jest to silny taki feministyczny, niepokorny feminizm zresztą. Oprócz tego jest też Emma, która pochodzi z drugiej fali ruchu kobiet, która moim zdaniem nie reprezentuje tego, co dzisiaj jest sensowne. No ja jej nie czytam, ale można ją wymienić. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania do Jovany Reisinga? Bo powoli się zbliżamy do końca spotkania. Proszę, mężczyzna. Dzień dobry. Ja z ogromną przyjemnością przyjechałem na to spotkanie z południa Polski i bardzo się cieszę, że mogłem Panią poznać. I nie wiedziałem, że Pani jest taką wspaniałą stand-uperką. Już gratuluję przyszłych występów, bo na pewno będą udane. Natomiast chcę zapytać, będąc daleki od stereotypów, od razu powiem, ponieważ ta książka się ukazała w serii Kraje Bałtyckie, to chcę zapytać, daleki od stereotypów, ile w tej książce jest Pani zdaniem Niemiec? Czy ta książka jest po prostu kosmopolityczna i bardzo uniwersalna? Ile jest Niemiec w książce Czempionki? Ja, to jest eine sehr gute Frage. Also das Setting bardzo dobre ist ja pytanie. So typisch bayerisch. No, sceneria jest typowa, bawarska, góry, idylla, ładna natura, którą można przenieść na wszystkie inne takie scenerie, które też tak wyglądają. Ale jestem pewna, że wiele losów, które przeżywają kobiety, czy momentów, są uniwersalne i łatwe do przeniesienia na inne kraje, bo wiele kontekstów, wiele krajów przeżywa podobny rozwój. Kiedy mówi się o tłumaczeniach, był zawsze problem, jak imiona nadać, czy inne pisma kobiece. Wszyscy byli zgodni, jest teraz tutaj pierwsze pełne tłumaczenie na polski, ale kiedy się z innymi rozmawiało osobami z innych krajów, można powiedzieć, że przeżycia są właściwie w dużym stopniu uniwersalne dla zachodniego społeczeństwa, więc można przenieść to, jak powiedziałabym, do innego kontekstu też. Jeżeli chce się człowiek dowiedzieć wiele o Niemczech, to byłabym niepewna, żeby to było specyficzne. Nie jest to chyba najlepsza książka, żeby dowiedzieć się, jak specyficznie, konkretnie w Niemczech żyją ludzie w Niemczech. Może częściowo, jako taki pewien bonus. Dziękujemy bardzo.
jeszcze pani ma pytanie? Ja, danke. Ich würde gerne auch ein paar Worte sagen. Ich bin auf Urlaub hier aus Hamburg. Jestem na urlopie z Hamburga i z przyjaciółką Lucyną. Od 10 lat miałyśmy wymianę ze szkołą w Kilonii. Dlatego się znamy. Później koronawirus niestety przerwał tę wymianę. Co mi się podoba, że w Sopocie mogę natknąć się na nową współczesną literaturę niemiecką, której nie znam, bo ja jeszcze wciąż jestem po tylu latach w szkole w starej literaturze i cieszę się, że pomieszczenie jest tak pełne. Byłyśmy też w kościele ewangelickim, mocno wypełnionym. Uważam, że to jest świetne, bo mam też historyczne korzenie, jeśli chodzi o Sopot. Druga rzecz, ja jestem z pokolenia Emmy tego pisma. Te wszystkie wideo w telewizji widziałam, jak szefowa miała 80 lat, byłem zaszokowana, jak ona wpływała silnie na moją biografię, na życie, na myśli, na własny obraz mnie jako kobiety. Nie zgadzam się z wieloma rzeczami, które mówi, ale czysto historycznie jest to bardzo ważne. I bez Eli Schwarzer i pisma Emma nie bylibyśmy tam, gdzie dzisiaj jesteśmy, tak bym powiedziała. To jest temat pokoleniowy i też chyba ciekawy. Das passt auf jeden Fall. No tak, to świetnie pasuje, bo powiedziałabym, że jest taka forma konieczności, ważności tego, co dotyczy Alice Schwarzer i tak dalej, ale to są dwie zupełnie różne fale feminizmu. Ja identyfikuję się z tą czwartą falą, interseksualnością, różnorodnością i mój feminizm jest transinkluzywny i to dla mnie jest bardzo ważne, żeby osoby trans były zapraszane do dyskusji i do naszej przestrzeni. I tutaj Alice Schwarzer bardzo protestowała przeciwko takiemu podejściu. A dla mnie to jest ważne. Dlatego ja bym powiedziała, że są zasługi Alice Schwarzer, których nie można podważyć, ale dla mnie równocześnie jest to logiczna konsekwencja rozwoju i tego, że te fale się pojawiają. Czwarta fala bardzo mocno połączona jest z mediami społecznościowymi, międzynarodową solidarnością. To wcześniej nie było możliwe. Dopiero trzecia fala mogła wykorzystywać te media. I teraz powstał taki globalny obraz i globalna wieś. Ale dziękuję bardzo za to, co pani powiedziała. Ja też się cieszę, jeszcze wracając do tego, co pani mówiła, że jest tyle osób w sali. Uważam, że piękna wymiana tutaj następuje zdań i poglądów. Bardzo dziękuję. I to też ważne słowa. Ja również niesamowicie się cieszę, że tegoroczna 12. edycja Festiwalu Literacki Sopot poświęcona jest naszym sąsiadom, Niemcom, bo mi również się wydaje, że literatura niemiecka, niemieckojęzyczna, mam na myśli też literaturę austriacką, szwajcarską, nie jest polskim czytelnikom i czytelniczkom znana, a ma niezwykle wiele do zaoferowania. I tego typu przedsięwzięcia, jak ten wspaniały festiwal, bardzo, bardzo pomagają w promocji literatury i kultury niemieckiej. I za to jestem też bardzo wdzięczna organizatorom. I to jest to, czym się również ja zajmuję, chociaż hobbystycznie, ale się zajmuję i zapraszam Państwa serdecznie jeszcze raz na mojego bloga Buch, czyli książka, gdzie właśnie można znaleźć informacje dotyczące literatury niemieckojęzycznej. Jovanna, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Wydaje mi się, że to było przeciekawe spotkanie i mam nadzieję, że będzie Ci się w Sopocie podobało. Teraz Ciebie zapraszam na dół na podpisywanie książki. Będziesz dawać autografy. Państwa zapraszam do kupienia książki, do przeczytania tejże i do rozmowy z Jovanną, jeżeli będzie taka sposobność. I to było pierwsze ze spotkań z autorką z Niemiec, a tych spotkań będzie jeszcze, proszę Państwa, wiele i to aż do niedzieli włącznie. Dlatego w ten sposób rozpoczęliśmy dzisiaj w czwartek Sopot, ale przed nami jeszcze bardzo wiele. Dziękuję bardzo za obecność i życzę wspaniałego festiwalu. Dziękuję. Danke. Dziękuję. Also ich
Danke. Achso, ist schon aus. Ah, ja, also ich danke auf jeden Fall auch danke fürs Gespräch. Und dziękuję za rozmowę i Państwu za to, że Państwo przyszli, za tłumaczenie, za wydanie książki po polsku. Dziękuję raz jeszcze.